Dziękuję Ci, Panie Boże, za to, że tak możemy się cieszyć sobą nawzajem i że możemy tutaj być razem. Prosimy Cię o Ducha Świętego, abyśmy mogli się uczyć, abyśmy mogli rozważać Twoje Słowo i daj nam tej mądrości. Spraw, byśmy byli wykonawcami Twojego Słowa, a nie tylko Jego słuchaczami. Bądź wywyższony i dopomóż nam. Amen. Amen. Zacznijmy od pytania. Jak sobie, kochani, wyobrażacie królestwo, ale takie ziemskie, i na przykład, jakie może mieć to królestwo cele, o co może w nim chodzić, kto może być w tym królestwie? Takie parę luźnych myśli na temat jakiegoś królestwa takiego, załóżmy, ze średniowiecza. Albo teraz. Słucham? Dobry król. Dobry król, dobra. Dużo kwiatów, dużo dobrych ludzi. Dużo dobrych ludzi, aha. Jeszcze jakie? Beztroskie życie. Beztroskie życie w królestwie, aha. Okej, okay. Czyli nie zawsze tak się królestwa ziemskie kojarzą dobrze? A co na przykład z nimi jest nie tak, z tymi ziemskimi królestwami? Napadają na siebie. Niestabilne. Konkurencja i tak dalej, prawda? Właśnie, te ziemskie królestwa są zgoła inne od tego królestwa niebieskiego, o którym dzisiaj porozmawiamy. Te królestwo niebieskie, jak sam tytuł kazania, który dzisiaj wymawiam, to jest dziwne królestwo. Bardzo dziwne. I zobaczymy tą dziwność tego królestwa na podstawie paru postaci. Będziemy sobie porównywać postacie po to, żeby zrozumieć, dlaczego to królestwo jest takie dziwne. Jak zawsze proszę was o to, żeby Biblie były na podorędziu. I tym razem będziemy robić tak, że będziemy czytali teksty jedne po drugim. Więc jedna osoba się przygotuje na jeden tekst, druga na drugi. Dobra? Umawiamy się tak? Pięknie. Kochani, niech jedna osoba przeczyta Mateusza 8:5-13, o setniku. Mateusza 8:5-13. A potem niech kolejna osoba przeczyta Mateusza 14:26-31. Mateusza 14:26-31, a pierwszy tekst to będzie 8:5-13. Jeżeli ktoś jest gotowy, to zapraszam do przeczytania. A gdy przyszedł do Kafarnaum, przystąpił do niego setnik, prosząc go i mówiąc: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł mu Jezus: przyjdę i uzdrowię go. Odpowiadając, setnik rzekł: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Bo i ja jestem człowiekiem podległym władzy i mam pod sobą żołnierzy. I mówię temu: idź, a idzie, a innemu zaś: przyjdź, a przychodzi. I słudze swemu: czyń to, a czyni. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za nim: zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. A powiadam wam, że wielu przybędzie ze wschodu i zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem i z Izaakiem i z Jakubem w Królestwie Niebios. Synowie Królestwa zaś będą wyrzuceni do ciemności, na zewnątrz. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. I rzekł Jezus do setnika: idź, a jak uwierzyłeś, niech ci się stanie. I został uzdrowiony sługa w tej godzinie. Dziękuję bardzo. I teraz proszę o przeczytanie Mateusza 14:26-31. Uczniowie zaś, widząc go idącego po morzu, zatrwożyli się i mówili, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Ale Jezus zaraz do nich powiedział: ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. A Piotr, odpowiadając mu, rzekł: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: przyjdź. I Piotr, wyszedłszy z łodzi, szedł po wodzie i przyszedł do Jezusa. A widząc wichurę, zląkł się i gdy zaczął tonąć, zawołał, mówiąc: Panie, ratuj mnie. A Jezus zaraz wyciągnął rękę, uchwycił go i rzekł mu: o małowierny, czemu zwątpiłeś? Dziękuję bardzo. Mamy tutaj w tych dwóch tekstach dwie widoczne postawy. Są to postawy bardzo ciekawe, bo jedna postawa należy do poganina, do setnika, który jest jeszcze w dodatku żołnierzem, czyli ściśle okupantem.
To tak jakby na przykład kiedyś w Polsce, na czasy polskie, to na przykład nazista by przyszedł do jakiegoś wielkiego nauczyciela, załóżmy do jakiegoś pastora i właśnie pytał się o takie rzeczy. Z drugiej strony mamy apostoła Piotra, który jest właśnie bardzo, bardzo wyróżnionym człowiekiem, ponieważ należy do najbliższego grona Jezusa Chrystusa. Jest on Izraelitą, synem Abrahama, jest on człowiekiem, który jakby powinien bardzo dobrze i mocno i łatwo wyprzedzić setnika. Ale są pewne różnice, bo właśnie setnik na przykład przychodzi do Jezusa, Piotr, do Piotra przychodzi Jezus. Setnik zwraca się do Jezusa z taką prośbą, żeby jego sługa mógł zostać uleczony. Przychodzi nie w swoim jakby takim, nie po to, żeby coś uzyskać dla siebie, tylko coś uzyskać dla kogoś. A Piotr zwraca się do Jezusa po to, by potwierdzić jego tożsamość, tożsamość Jezusa, który przechodzi po wodzie. Pomimo tego, że Jezus do mnie mówi, do nich mówi, nie bójcie się, ja jestem. To ja jestem. Nie bójcie się mnie, znacie mnie. Ale Piotr zamiast posłuchać Jezusa, to mówi, jeżeli to ty jesteś, to każ mi przyjść do siebie. No i zamiast z taką wiarą, pokojem i z takim zaufaniem do tego, co ta postać mówiła, ta postać na morzu, czyli Jezus, to on właściwie próbuje Chrystusa. Poddaje go jakby trochę próbie, prawda? Że jeżeli właśnie to ty, to pokaż mi, że to ty, tym oto cudem. Setnik. No, setnik wyznał wiarę, mówiąc o tej podległości, o takich rzeczach, o tych wszystkich podległościach, o tych relacjach, które on ma między ludźmi. I mówi coś niesamowitego, bo mówi tak, Panie Jezu, ty naprawdę nie musisz przychodzić, pomimo tego, że Jezus mu to zaproponował. Nie fatyguj się, ja nie jestem godny, żebyś przyszedł pod mój dach. Nie jestem godny. Po prostu powiedz słowo. Niesamowite to jest, że setnik jest, jakby pokazuje taką pełne zaufanie do Jezusa. Pokazuje pełnię tego, kim ten Jezus jest. On rozumie to, że jeżeli Jezus coś powie, to to się po prostu stanie. Jezus nie musi nigdzie iść, bo on w niego tak wierzy. Za to Piotr, biorąc pod uwagę cały jego, że tak powiem, dobytek, że był apostołem, to szedł po tej wodzie i wyjątkowo niefortunnym jest to, że się przestraszył. Jest to takie po prostu smutne, przykre. Piotr się przestraszył fal i burzy i wiatrów i zaczął tonąć. Na szczęście mamy Chrystusa, który nas z takich sytuacji wyratowywuje, nawet jak my go próbujemy. Ale widzicie ten kontrast. Ten kontrast w postawie, że setnik podszedł z taką pokorą, zaufaniem i z taką ufnością do tego, że Chrystus jak powie, to będzie. A z drugiej strony jest Piotr apostoł, który potem będzie odgrywał bardzo ważną rolę we wczesnym kościele. No i Piotr mówi, jeżeli to ty, to każ mi przyjść. Poganin, Izraelita. Co więcej, setnik miał taką wiarę, że Jezus został zaskoczony. Jezus był naprawdę przejęty tym, jak zachowywał się setnik, prawda? I setnik był tak pełen wiary, że Jezus aż powiedział, że w całym Izraelu nie znalazł takiej wiary. I w porównaniu do Piotra, który został nazwany małowiernym i zapytany, czemu zwątpiłeś? To widzimy te postawy, dwie postawy. Widzimy postawę człowieka, który jest z daleka od narodu i właściwie mógłby nawet nic o nim nie wiedzieć. I człowieka, który jest jakby w samym sercu narodu, bo jest przy Chrystusie, jest Żydem, jest Izraelitą, zna Pismo. Ale się tak różnią. I w Mateuszu 5:5 napisano,
Szczęśliwi pokorni, gdyż oni odziedziczą ziemię. Dziwne. Dziwne to królestwo, że postawa setnika była bardziej królewska niż ta Piotra. Że ktoś, kto nie należy do narodu, mógł okazać się tak wielki sercem. Kochani, przeczytajmy kolejne historie. Historia Zacheusza i bogatego młodzieńca. Ewangelia Łukasza, 19 rozdział 2:8. Niech ktoś to wybierze i przeczyta, proszę. A druga Mateusza 19, 16, 23. Łukasza 19, 2-8. I w zestawieniu z Mateusza 19, 16 po 23. Proszę jedną osobę gotową do przeczytania, a potem drugą. Łukasza 19, 2:8. Mateusza 19, 16, 23. A oto mąż imieniem Zacheusz, przełożony nad celnikami, człowiek bogaty, pragnął widzieć Jezusa, kto to jest, lecz nie mógł z powodu tłumu, gdyż był małego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wszedł na drzewo sykomory, aby go ujrzeć, bo tamtędy miał przechodzić. A gdy Jezus przybył na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź śpiesznie, gdyż dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. I zszedł śpiesznie i przyjął go z radością. A widząc to, wszyscy szemrali, mówiąc: do człowieka grzesznego przybył w gościnę. Zacheusz zaś stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim, a jeśli na kimś coś wymusiłem, jestem gotów oddać w podnasu. Dziękuję bardzo. I poproszę Mateusza 19, 16 po 23. I oto ktoś przystąpił do niego i rzekł: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? A on mu odrzekł: Czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry Bóg. Jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań. Mówi mu: których? Czci ojca i matkę i bliźniego swego jak siebie samego. Mówi mu młodzieniec: tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. Czegoż mi jeszcze nie dostaje? Rzekł mu Jezus: jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, rozdaj ubogim. Będziesz miał skarby w niebie. Potem przyjdź i naśladuj mnie. A gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele majątności. Jezus rzekł do uczniów swoich: Zaprawdę powiadam wam, że bogacz z trudnością wejdzie do Królestwa Niebios. Dziękuję bardzo. Kochani, widzimy tu kolejne dwie postacie. Zacheusz i bogaty młodzieniec. Co ich łączy? Majątek. Każdy z nich ma pieniądze. Jeden można przypuszczać, że zdobyte niesprawiedliwie, bo był celnikiem, bo był urzędnikiem wroga, bo był po prostu zabierał ludziom pieniądze. Dobrym, prawdziwym, pracującym ludziom. A drugi był bogatym młodzieńcem. Być może jego rodzina dobrze prosperowała, a on, potrafiąc zarządzać tym majątkiem, mógł go może pomnożyć. Raczej spodziewalibyśmy się, że ten młodzieniec ten majątek pozyskał jak? Uczciwie, sprawiedliwie, zgodnie ze wszystkimi możliwymi Bożymi zasadami i tak dalej. Ale tutaj wydaje mi się, że podobieństwa się kończą. Ponieważ Zacheusz był pozornie złym człowiekiem. Po prostu był celnikiem. Niechcianym wśród narodu, był Izraelitą. Był tym, kogo ludzie się wstydzili i jakby zniknął z narodu, to nikt by po nim nie płakał. Z kolei młodzieniec był pozornie perfekcyjnym człowiekiem. A czemu? No bo przecież kiedy Jezus się go pyta, jakie odpowiada o przykazaniach, to młodzieniec mówi, że przecież ja wszystko to przestrzegam. Ja to wszystko wypełniam. I według litery prawa on mógł być praktycznie, że perfekcyjny. I obaj rozmawiają z Jezusem. Ale jaka jest różnica pomiędzy nimi? Zacheusz, który jest właściwie na granicy społeczeństwa, na jego marginesie, jest odtrącony od niego i niechciany, to rozmawia z Jezusem, ale w jaki sposób? Wyobrażacie sobie chłopa, który jest znienawidzony, jest wielki tłum i widzicie, że ten kolaborant wspina się na drzewo, bo jest malutki i chce zobaczyć Jezusa. To
co ludzie normalni by zrobili? No, myślę, że mogliby go wyśmiać, prawda? Śmiać się, że o, malutki to na drzewo wszedł, a po drugie dorosły facet na drzewo, jeszcze taki majętny człowiek. Jak to na drzewo? Drugi przychodzi zaś, młodzieniec, do Jezusa i on przychodzi z tą taką godnością. Przedstawia się tak elokwentnie, mówi wszystko naprawdę, naprawdę dobrze. Zacheusz zaś, kiedy Jezus z nim rozmawia i kiedy Jezus do niego mówi i mówi do niego, że chce przyjść do ciebie, chce zjeść z tobą, to co robi Zacheusz? Serce mięknie? I co robi z sercem? Otwiera je. I mówi tak, że połowę swojego majątku oddam ubogim. Jezus o nic takiego nie prosił. To on sam poczuł, że potrzebuje to zrobić. Pół majątku oddam ubogim. A jeżeli na kimś coś zawiniłem, to oddam aż w czwórnasób. Wyobraźcie sobie, jakiego aktu łaski doznał Zacheusz i jak on na nią zareagował. Ta postawa jest niesamowita. Ale co zrobił na przykład bogaty młodzieniec, który przestrzegał wszystkiego, co możliwe, wszystkiego, co dobre? Bogaty młodzieniec zasmucił się. Tam jest wytłumaczone, że zasmucił się dlatego, że miał wiele posiadłości. Bardzo smutne, prawda? Że człowiek grzeszny, który właściwie nie powinno mu to nawet na myśl przyjść. Taka szczodrość, taka radość z tego, że Chrystus powiedział, że co? Że zbawienie jest udziałem tego domu właśnie. I właśnie Zacheusz stał się obywatelem tego dziwnego królestwa. Tego bardzo dziwnego królestwa. A czy bogaty młodzieniec, poprzez to, że się zasmucił i odszedł od Jezusa i nie wykonał jego przykazania, to co zrobił z tym obywatelstwem królestwa? Stracił je. Jest to bardzo smutny obraz. Spójrzcie na ten kontrast. Spójrzcie na ten smutny kontrast. Ludzie z powierzchni idealni nie doznają godności Królestwa Niebios. Dziwne. A ludzie, których się wstydzimy, którzy są wręcz niechciani, oni dziedziczą te królestwo. Bardzo dziwne. W Mateusza 5:8 napisane jest tak: szczęśliwi czystego serca, gdyż oni będą oglądać Boga. Kogo serce czyste okazało się w tej historii? Serce Zacheusza. I to jest bardzo, bardzo dziwne. Kolejnym zestawieniem jest łotr na krzyżu, a także Piotr. Piotr będzie musiał mi kiedyś wybaczyć, jak już się w niebie spotkamy lub na nowej ziemi, że tak go właśnie jakoś przykładnie pokazywałem w tym kazaniu jako ten, ale to sobie rozmówimy się już potem w Królestwie Niebios właśnie. Tak, kochani, przeczytajmy fragment z Ewangelii Łukasza z 23 rozdziału i wersety od 39 po 43. A także Mateusza 16, 21, 23. Łukasza 23, 39, 43 i Mateusza 16, 21, 23. Proszę, żeby ktoś głośno przeczytał. Wtedy jeden z zawieszonych złoczyńców urągał mu, mówiąc: czy nie Ty jesteś Chrystusem? Ratuj siebie i nas. Drugi natomiast, odezwawszy się, zgromił tamtego tymi słowy: czy Ty się Boga nie boisz, choć taki sam wyrok ciąży na Tobie? Na nas co prawda sprawiedliwie, gdyż słuszną ponosimy karę za to, co uczyniliśmy. Ten zaś nic złego nie uczynił.
i rzekł: Jezu, wspomnij mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego. I rzekł mu: zaprawdę powiadam ci, dzisiaj będziesz ze mną w braku. Dziękuję bardzo. Dziękuję za dobry przecinek. Że musi pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, że musi być zabity i trzeciego dnia wzbudzony z martwych. A Piotr, wziąwszy go na stronę, począł go upominać, mówiąc: miej litość nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na ciebie. A on, obróciwszy się, rzekł Piotrowi: idź precz ode mnie, szatanie, jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co jest. Dziękuję bardzo. Mamy dwa kolejne bardzo, ale to bardzo dosadne przykłady tego, jaka jest różnica w postawach w Królestwie Niebios. Mamy Łotra i Piotra. Piotra już nie będę przedstawiał, bo go dobrze znacie. Łotr jeszcze nie został przedstawiony w tym kazaniu. Łotr jest kimś, kto jest gorszy nawet od Zacheusza. Ponieważ, żeby dostać się na krzyż, trzeba było sobie na to naprawdę zapracować. Dostać się to jest złe słowo. Ale już żeby się tam znaleźć, oczywiście za wyjątkiem Jezusa, to trzeba było naprawdę sobie na Niego zasłużyć. Trzeba było naprawdę się postarać, aby tam być. Trzeba było po prostu zrobić coś złego albo wywrotowego. Jaka jest różnica pomiędzy Łotrem a Piotrem? Łotr wisi na krzyżu. On tam po prostu jest. Piotr słucha o krzyżu. Łotr napomina, wisząc na krzyżu, naśmiewającego się kogoś, kto jeszcze tam wisiał, i mówi: przecież co ty robisz? Mówi, że przecież to my jesteśmy winni. My jesteśmy winni i my na tych krzyżach wisimy przecież sprawiedliwie. Sprawiedliwą mamy karę. Ale czemu się śmiejesz z niego? On niezasłużenie tutaj się znalazł. Niesamowicie. Przyznaje się do swojego błędu. I kiedy w takiej sytuacji mógłby się zachować tak jak ten jego kompan z boku, to on się zachowuje zupełnie odwrotnie. Piotr z kolei, kiedy Jezus mu mówi o śmierci i o krzyżu, to się zachowuje niesamowicie ciekawie, że tak bym to nazwał. Bo Piotr podchodzi do Jezusa. Przecież Piotr wie, że On jest Mesjaszem. Przecież Piotr wie, że On jest Chrystusem. I mówi: chodź na słowo, chodź. Wiesz, ty źle myślisz. Ty przecież nie spotka cię to. Zadbamy o to. Może miał to na myśli. Piotr napomina Jezusa, a Łotr go jakby wywyższa. Potwierdza jego niesprawiedliwość. Co więcej, Łotr prosi Jezusa o zapewnienie mu miejsca w królestwie. O zapewnienie mu tego miejsca, tego w tym królestwie, które on zrozumiał, jakie jest. Ten Łotr, ten zbir, zrozumiał, co Jezus miał na myśli, mówiąc o swoim panowaniu. Nie to, co Piotr. Jak Jezus odpowiada na te dwie sytuacje? Potem Jezus Łotrowi mówi tak, że będziesz ze mną w raju właśnie. Jezus daje mu obywatelstwo. Mówi: będziesz w Królestwie Niebieskim. Ty jesteś odpowiedni do tego królestwa. Potem Jezus, a z kolei Piotra, Jezus napomina w ogóle uczniów. Nie twierdzę, że oczywiście oni nie znaleźli się w Królestwie Niebios. Tylko mówię o ich postawie. Żebyśmy się dobrze zrozumieli, tak? Mówię o postawie, którą przedstawiają uczniowie czasami. W ogóle nie rozumieją stanu rzeczy Królestwa Niebios. I co potem Jezus robi? Napomina ich:
i mówi: Następnie Jezus zwrócił się do swoich uczniów. Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się wyrzeknie samego siebie. Weźmie swój krzyż i naśladuje mnie. Kto bowiem pragnie swoją duszę ocalić, utraci ją. A kto utraci swoją duszę ze względu na mnie, ocali ją. Bo cóż za korzyść odniósł człowiek, który zdobył cały świat, jeśli utracił własną duszę? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Tak rozumiem ten tekst, że Jezus tutaj karci postawy uczniów. Bo uczniowie mieli podejście, takie zrozumienie Królestwa Bożego, tego, który, nad którym Chrystus miał panować, takie, że miało to być polityczne, militarne zwycięstwo. Że Chrystus miał wygnać Rzymian z kraju. Że Chrystus miał ich wszystkich zwyciężyć. I wydaje mi się, że dlatego Piotr powiedział do Chrystusa: nie przyjdzie to na ciebie. W domyśle, przecież ty masz jeszcze pracę do wykonania. Ty nie możesz umrzeć. Masz zrobić jeszcze pewne rzeczy. I ta postawa została naprawdę bardzo ostro skarcona. Że ta postawa nie należy do tego dziwnego królestwa. Ale postawa Łotra właśnie jest tą postawą, którą Chrystus oczekuje. I w tym momencie królestwo robi się już naprawdę dziwne. Jak to możliwe, że Jezus wybiera na swoich uczniów ludzi, którzy nie rozumieją Jego królestwa? Jak to jest, że Jezus wybiera ludzi, którzy, że tak powiem, nie domagają? Tak. Jak to jest, że ludzie nie rozumieją, a On ich wybiera na, że tak powiem, nazwę to, najwyższe stanowisko w Królestwie Niebios? Na Jego apostołów. I przecież jak to jest, że wybiera takich łotrów, którzy po prostu zrozumieli? Czemu Pan Bóg ich nie przekreślił? Dlatego, że w Mateuszu 5:3 napisano: szczęśliwi świadomi swej nędzy, gdyż ich jest Królestwo Niebios. Najdziwniejsze w tym królestwie jest to, że pomimo tego, że zestawiłem jakby 6 przykładów, 3 dobre i 3 złe, to aż 4 na 5 osób z tych przykładów jest w Królestwie Niebios. Czy wy to widzicie? Możecie być złoczyńcami, możecie być niechciani, możecie być źli, możecie nie rozumieć nawet niektórych rzeczy, które sam Bóg do was mówi, i to jest tak bezpośrednio. Dziwne królestwo. Bo wszyscy oni się w nim znaleźli. Znaleźli się poganie, celnicy, zbrodniarze i ci niechciani w królestwie. I to jest ta, że tak powiem, ta zła strona taka, nie? Ludzie, których byśmy nie chcieli, znaleźli się w Królestwie Niebios. Mamy drugą stronę, w której znajduje się apostoł Piotr. Bo przecież jednak patrzymy na życie Piotra i cieszymy się z tego, że on jest tym apostołem. Dla nas to jest takie inspirujące, że on został apostołem. I to jest ta, że tak powiem, po pierwsze jest też wiernym Izraelitą. Więc to jest naprawdę ciekawe, że jest taka różnorodność w Królestwie Niebios. I wszyscy są tam mile widziani. Wszyscy są tam chciani. Wszyscy są tam pożądani przez Chrystusa, żeby ich obecność była w tym królestwie. Był tylko jeden, który właśnie nie został przyjęty do Królestwa Niebios. Był to młodzieniec, którego serce zbyt mocno kochało coś, co należy do tego świata. Jak w tej przypowieści, kochani, o perle. To co zrobił ten człowiek, który chciał kupić tę perłę? Dosłownie wszystko, ale to wszystko sprzedał po to, żeby mieć tą jedną
cenną rzecz. I te cztery osoby, metaforycznie, że tak to nazwę, sprzedały wszystko, co miały. Ale ten młodzieniec nie sprzedał. Coś było w jego sercu, co sprawiało, że Królestwo Niebios nie było dla niego aż tak warte. Bardzo ciężkie są te rzeczy. I Królestwo Niebios czasami wydaje się odległe. Wydaje się takie, że nie jest takie bliskie. Ale chciałbym wam opowiedzieć na swoim przykładzie, kogo ma w szeregach to dziwne królestwo, żeby pokazać wam, że jest na wyciągnięcie ręki. Powiem wam, że ostatnio mam dość trudny czas. Zbiegło się ze sobą bardzo dużo rzeczy, które jest dla mnie po prostu bardzo ciężkie. I po prostu czuję się źle i nie wyrabiam z niektórą ilością rzeczy. Nie wyrabiam, kiedy przytłaczają i zasmocają mnie wieści z mojej rodziny, bo czasami dzieje się źle. Przytłacza mnie to, kiedy zawodzę tych, których kocham. Kiedy nie udaje mi się dotrzymać zobowiązań, kiedy nie udaje mi się zrobić czegoś na czas. Kiedy czuję się przygnębiony i ludzie tego nie zauważają, pomimo tego, że mówię to wprost. I kiedy okazuje się, że jednak niekiedy mnie nie znają. I kiedy jestem już po prostu tak naprawdę, naprawdę zmęczony. I to wszystko zbiera się w jednym czasie, w jednym momencie. Dużo goryczy jest właśnie ostatnio w moim życiu. Ale wiecie, co sprawia, że czuję taki prawdziwy spokój? Wiecie, co sprawia, czemu nie martwię się o ten dzień jutrzejszy? Wiecie, czemu ta cała gorycz właściwie to często przybiera smak słodyczy? Wiecie dlaczego? Bo wiem, że jestem obywatelem właśnie tego królestwa. Do takich nędzarzy jak ja Jezus przyszedł i chce, żebym był w Jego królestwie. I się cieszę i życie jest słodkie, dlatego że wiem, że moje jest dziedzictwo w Królestwie Niebios. Bo wiem, że zostanę pocieszony. Bo wiem, że odziedziczę ziemię. Bo wiem, że będę nasycony. Bo wiem, że dostąpię miłosierdzia. Bo wiem, że będę oglądać Boga. Bo wiem, że będę nazwany Synem Boga. I dlatego cieszę się. I raduję się niezmiernie. Tak głęboko, bo w niebie czeka na mnie niezwykła zapłata. Dla mnie, dla tego nędzarza, któremu się nie udaje. Powiem wam, że to jest naprawdę, naprawdę dziwne. Królestwo. Ale tak dziwne. I kochani, mam nadzieję, że wy w tym królestwie też będziecie. Amen.